ostatnio jechałem na koronarografię serca, bo miałem problemy z sercem. No i Marcin dostał takie właśnie słowo poznania, że osoba, która właśnie jest tutaj na wspólnocie, na spotkaniu, właśnie Pan Jezus uzdrawia tą osobę. Miałem tam nawet spoczynek w Duchu Świętym, tak zwany spoczynek, bo nakładali na mnie ręce i rzeczywiście no, było jak było, leżałem jakiś okres czasu, i później się okazało, że rzeczywiście to uzdrowienie było. Objawy, wszystkie takie ta nieprawidłowość powróciła do normy, więc zacząłem swobodnie oddychać i pojechałem jednak za 2 tygodnie do tego szpitala, do Grodziska, bo miałem już umówioną tą wizytę w szpitalu, i okazało się, że rzeczywiście no, ręce rozłożyli, lekarze rozłożyli ręce, i się okazało, że to rzeczywiście uzdrowienie jest. Tylko że później dziwne rzeczy się zaczęły dziać. Te objawy, które mnie rzekomo tam uzdrowił Pan Jezus, tak, przez ręce Zielińskiego, się wróciły. Cały czas mam tą zadyszkę i nie było żadnego uzdrowienia, więc oni mi jeszcze zarzucają, że jestem niewdzięczny. Niewdzięczny, dlaczego my Cię tak lubiliśmy i tak dalej. Tam nie ma żadnych uzdrowień. Tam to są uzdrowienia chwilowe. Osoby, które pracują przy kościele, opowiadają, co tu się dzieje w ogóle. Przyjedźcie sobie do Skierniewic, zobaczcie. W tygodniu zobaczcie ten kościół. Pójdźcie sobie do Jakuba, pójdźcie sobie na mszę do małego kościółka, pójdźcie sobie na Zadębie, zobaczcie, jaka jest różnica. Jak zieje nudą i pustką ten kościół, kiedy tam nie ma. Rzekomo słynny charyzmatyk Marcin Zieliński uzdrawia w tym kościele. Kiedyś przez przypadek ostatnio byłem w tym kościele, był jakiś ksiądz i głosił, że tu cuda się dzieją w tym kościele. No, sprawa Adama, bo mało kto nie wiem, pamięta już z tej wspólnoty, bo Adam przychodził rok czasu do Marcina i testowali właśnie, czy te uzdrowienia. Adam miał stwardnienie rozsiane. Najpierw chodził sąsiad w ogóle, mieszkał przy parafii tutaj przy naszym Miłosierdziu Bożym. Chłopak, który miał wmawiane, że będzie chodził. Marcin mu wmawiał to i po prostu męczyli tego chłopaka. Kazali mu w imię Jezusa chodzić i tak dalej. Później była taka sytuacja, że dostał się do szpitala, jeszcze go tam odwiedzali, coś tam było. Zabraliśmy go na Boszaborę. Pamiętam, ja już nie byłem z nimi, ale pojechałem z inną, bo cały kościół nasz pojechał lokalny, ja pojechałem z inną wspólnotą. Marcin do niego tylko raz poszedł na cały dzień na stadionie. Zresztą wtedy głosił takie tezy, że on też będzie tak uzdrawiał jak ojciec John Boszabora. I ten Adam no, zmarł teraz w grudniu, był pogrzeb. Mało tego, oni do niego jeździli. I kiedyś była dziwna scena, bo poszedłem z liderem naszej tej tradycyjnej wspólnoty, tej odnowy w Duchu Świętym, kolegą moim, takim Markiem. Poszliśmy odwiedzić Adama, jeździliśmy tam. Oni jeździli regularnie, dbali właśnie, ta druga wspólnota, regularnie. Tamci też do niego przyjeżdżali, ale na pewno nie Marcin Zieliński. Przyjeżdżali ludzie, ale na pewno nie on, bo już nie miał czasu. I w tym momencie, słuchajcie, wchodzi, ma tam jakaś pani, nakłada na niego ręce i zaczyna go tak, oczywiście przyniosła mu jakieś tam, nie wiem, czasopismo mi bodajże i czytała mu, a później na koniec zaczęła na niego nakładać ręce i zaczęła w język się modlić. I mój kolega, ten lider, mówi, a co pani robi w ogóle? A ona mówi, no właśnie, i zaczyna na niego na głowę nakładać ręce, i zaczyna oczywiście w trans jakiś wchodzić. A co pani robi? A ona mówi, nie, 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 no chciałam właśnie się pomodlić nad Adamem. Proszę pani, gdzie dwaj albo trzej? Tam ja jestem pośród nich, to może się pomodlimy w trójkę razem, nie? Nie ma problemu, nie? No i zaczęliśmy od znaku krzyża, od Ojcze nasz, zdrowaś Maryja, chwała Ojcu Synowi, i pojechała. Więc taka sytuacja była i oni naprawdę mają no, rozbudowane ego do potęgi. Niektóre osoby naprawdę wierzą, że Pan Bóg działa, no, będzie działał cuda i znaki przez nich, ale niestety tak nie jest. Adam umarł, na pogrzebie były 3 osoby z wspólnoty Marcina. No, akurat tak jakoś miałem traf spojrzeć, że to byli rodzice bodajże i siostra jego. Nikogo więcej. Nikogo więcej, nawet no i proboszczawa też nie był, Zielińskiego też nie było. Sąsiad, proboszczawa jest sąsiadem Adama. Adam nie żyje już w grudniu, a wmawiali mu, że będzie chodził. I to był członek tej wspólnoty, jednej i drugiej. Starzy ludzie dopisali, czyli ze starej wspólnoty przyszli, na pewno było z 10 albo z 15 osób i z parafii. Jeszcze było takie wydarzenie chyba ważne, dość istotne, może najistotniejsze. W 2015 roku była wizytacja naszego biskupa Dziuby Andrzeja Franciszka, naszego biskupa, więc oczywiście kolejne larum, no bo teraz no już tam się wiadomo, nie ukryją, nie? Teraz będą ptaszki, wiadomo, już będą rozpoznani. No się okazało, że nic się takiego nie wydarzyło, była cisza, spokój, byli tak ułagodzeni, tak grali jak w operze austriackiej, no, no symfonia tak pięknie grała, że to nie to uwielbienie, no to jak pięść do
oka. To, co kolega mi opowiadał, chłopie, tak byli wyciszeni, że szok. Biskup dostaje SMS od kolegi, który tam właśnie był takim, można powiedzieć, przenikliwym obserwatorem, raz tu, raz tutaj, i ciągle mi tam informował. Powiedział, że żałuj, no bo rzeczywiście z Marciniem jest chyba ok, bo dlatego, że na oczach biskupa Marcin, Pan Jezus, Marcin uzdrawiał jakąś tam osobę. Później dowiedziałem się od wikarego tutaj z naszych parafii, tutaj z innego kościoła naszego, tutaj ze Skierniewic, że on tak mi w zaufaniu powiedział, ale już nie ma tego księdza w ogóle, tutaj jest, gdzieś wyjechał. Powiedział, że z tego, co on dobrze zorientował się, że biskup rzekomo powiedział tak, no, tak w zaufanych tych, że tu Ducha Świętego to raczej, no, nie ma, no, ale żeby dziecka z kąpielą nie wylewać, tak, no, młodzież się garnie, pięknie to wszystko wygląda, no, to niech sobie brykają. Jeszcze wcześniej była sytuacja ze znanym egzorcystą. Gość niedzielny, rozpisywał się o nim. Rzeczywiście jest znany ten egzorcysta. I powiem szczerze, że przyjechał, miałem takie duże nadzieje, wiązaliśmy tu z tymi ludźmi, którzy byli przeciwni tej grupie. Nic się nie wydarzyło. Poprosiłem, dlatego że oczywiście przyjechał na rekolekcję ten egzorcysta. Był mile ugoszczony, to był grudzień 2013. Podpisał nam książki, zgłosiłem ten problem. Powiedział dosłownie, że on przyjechał tylko na rekolekcję i powiedział tak, nie będzie się angażował w te lokalne. Mówię, że no tu jest taka sytuacja, no, że protestanci uczestniczą w tej grupie. Zresztą podczas tej jednej, to byłem świadkiem, podczas jednej z tych właśnie, jednego dnia tych rekolekcji, kiedy rekolekcje się chyba kończyły przejściem Pana Jezusa w monstrancji i ten egzorcysta trzymał Pana Jezusa, wszedł, błogosławił nam. Była cisza w kościele. Oczywiście kto wyszedł przed szereg? Marcin Zieliński. I wziął mikrofon i zaczął mówić: Pan Jezus uzdrawia. I to słyszały cały kościół. Pan Jezus uzdrawia. Osobę, która zawiesił się, powiedział, która ma swędzenie skóry. No, no ludzie się zaczęli chichotać. I ten egzorcysta powiedział wyraźnie, żeby się uciszył. Podpisał nam książki, wyszliśmy z nim, rozmawiam i on mówi, trzymajcie się, mówi, no ale pamiętajcie, jeśli tu są protestanci, to różańcem, tak dosłownie powiedział, mam na to świadka, jest taki kolega mój, powiedział, różańcem po twarzy za Matkę Bożą, nie? Prawdą jest, że oczywiście jak była jakaś wizytacja czy cokolwiek tam, to wtedy no, oni są tam oczywiście instruowani, co mają robić, żeby z tym uwielbieniem nie przesadzać, żeby to wszystko było w normie, że są Maryjni, że mają różańce, a tak nie jest, bo tam większość tych ludzi to o Maryi w ogóle nie słyszała. No. Zresztą to, przepraszam, to potwierdzają członkowie tej wspólnoty, że no, tam jest agresja nawet do Matki Bożej. Tam jest agresja, bo właśnie, przypomina mi się świadectwo ostatnie, z rok temu. Ja należę do bractwa takiego Matki Bożej z Szenstatu. To był wspaniały obraz taki w Niemczech, gdzie Jan Paweł II, nawet w Wadowicach miał to sanktuarium. Zapisały mnie kobiety i dziwne, że Matka Boża przychodzi mu akurat 27. Jestem jedynym mężczyzną właśnie w tej grupie, w tym kręgu. Przychodzi na 2 dni i się okazuje, że jedną taką, można powiedzieć, koleżanką, która mi przekazuje tą Matkę Bożą, jest taka pani pielęgniarka, która ma córkę, która właśnie poszła tam na 3 spotkania. To było rok temu. No i dramat. Jest dramat. Dlaczego? Dlatego, że dziewczyna w ogóle miałem z nią, z tą dziewczyną rozmowę, powiedziała, że przecież Jezus to jest tylko, mówi, msza jest tylko pamiątką, religia to jest symbol, znaczy opłatek to jest symbol. Ja mówię, co ty w ogóle gadasz? To było rok temu w maju. Przywiozła mi, ja mówię, a gdzie ty się tego nauczyłaś? A ona mówi, no chodzę tam i tak mi, ja mówię, kto ci tak tłumaczy, nie? Córka wymieniała to imię, poszła na 3 spotkania i zrobiła się tak agresywna, są problemy z nią. Mało tego, dowiedziałem się, nie chce z nami odmawiać różańca. Ja wiem, jak to nie chce odmawiać. No jest kapliczka, słuchaj, mężowi w to graj, bo ona po prostu nie chce. Powiedziała, że to są głupoty, to jest zabobon. Przyjechała oddać, tak traf chciał, że za miesiąc przyjechała ona oddać tą Matkę Bożą. No i oczywiście w rozmowę, w dyskurs z nią i mówię, słuchaj, dlaczego ty tak mówisz, że Matka Boża to jest zabobon i tak dalej. Ty czytałaś Apokalipsę, wiesz, to przeczytaj sobie, dziewczyno, że Matka Boża była ukryta na czas ostateczny, że Matka Boża, bez Matki Bożej to naprawdę nie ma rodziny, że Matka Boża to jest matką każdego z nas i ona ten Kościół formowała, ten pierwszy, i że jest przybytkiem Ducha Świętego. Kazałem jej litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa i powiedziałem jej takie rzeczy, że ona mówi, że ona o tym nie wiedziała, ale o niej w Ewangelii nie ma, bo to mówi się u Zielińskiego. Ja mówię, no właśnie, to się mówił Zielińskiego. Nie, była Matka Boża z Guadalupe. Była przywieziona ten obraz cudowny,
z Meksyku, dotknięty był do oryginału. Oni nie przyszli nawet na adorację. Tydzień czasu adorowaliśmy. Ja byłem 7 nocy wtedy tam, od godziny 1 do 6 rano. Żadna osoba z grupy zielińskiej nie przyszła. To były młode dzieciaki po 20-25 lat. Matka Boża z Guadalupe. I był na przykład Noc Świętych w Żardowie. Nikt tam nie... Ja nie widziałem, żeby te osoby się w ogóle angażowały w taką formę w ogóle tutaj ewangelizacji. No. Zieliński nie jest maryjny i nie dajcie się nabrać na to, bo nie jest, nigdy nie był. I byłem u niego w domu. Nie było żadnej figurki Maryi, ani żadnego obrazka. On się nigdy nie modlił do Maryi. Tego się nie można w 2 lata czy w rok nagle przeflancować, przepraszam, bo ta jego duchowość pochodzi z protestantyzmu, od zielonoświątkowców. On kiedyś, jeden mądry ksiądz, powiedział z naszego kościoła, bo zresztą ja zgłaszałem to i wszędzie mówiłem, w Skierniewicach, ciągle mówiłem każdemu. Wiele ludzi stamtąd wyprowadziłem, dziękują mi, do tej pory mi dziękują ludzie. Mówią, że dzięki Tobie naprawdę odzyskałam życie. Ostatnio koleżanka chciała wyprowadzić jakąś dziewczynę z błędu i zaczęła jej mówić, bo już tam no, dostała naprawdę, wyszła z tej wspólnoty i mówi, dziewczyno, obudź się, co tam się dzieje, przecież tam naprawdę zły duch grasuje. Duch zwiedzenia Jezebel, to się tak nazywa bodajże, bo któryś z egzorcystów powiedział, że nakładał osobie i ta osoba była opętana w tej grupie i to nie tylko jedna osoba, działy się tam dziwne rzeczy, dziewczyna widziała węża nawet na spotkaniu. Opowiadały mi to dziewczyny podczas tych, uciekła, więcej tam nie przyszła, węża. Moi koledzy tam chodzili i wreszcie jeden wpadł kiedyś do mnie, powiedział, miałeś rację, człowieku, co tam się dzieje? Sai Baba, normalnie pierworodny syn szatana, siedzą, wielbią siebie, tańczą, laski. Przyjechał kolega do mnie, mówi, chłopie, co się dzieje? Miałem ochotę, weszła we mnie taka agresja, taka złość tam, to był chyba z rok temu, czy z 2 lata temu, on wpadł, mówi, miałeś rację, się wszystko potwierdza. Miałem ochotę im połamać ten mikrofon. Człowieku, to jest w ogóle, to jest szatańskie, mówi. No to jest szatańskie, przecież obejrzyj sobie film Te Duchy Kundalini. On wychodzi i zaczyna w tym języku swoim sikka, bumba, szakak i tak dalej, makelele, mendele. Posłuchajcie, jaki Zieliński, jaki ma dar języka, no. Więc kolejną osobą tutaj mogę powiedzieć, która, kolega mój, starszy człowiek, ale no w ogóle nie chodzi tam i w ogóle to jest, no co, będę ściemniał, że nie chcę w ogóle mieć do czynienia ani z proboszczem Rawą, ani sąsiedzi moi z jednej, z drugiej strony. Nie chcą mieć w ogóle, no po kolędzie nie wiemy, czy mam go, jak się zachowywać, no. Dla nich to jest śmieszne to, co się dzieje w kościele i wiele osób zatrzymuje się i opinia idzie taka, a opętańcy są w tym. Ludzie masowo odchodzili z kościoła naszego, masowo to tak 10 osób, nie wiem, na miesiąc i widzę jedną osobę, to nie chcą w ogóle chodzić tam. No. Nie, 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 bo ten człowiek już odszedł. I to naprawdę ludzie, którzy zawsze proboszcza bronili, zaczęli odchodzić. No. Co najmniej znam z 10 takich osób, które odeszły. Które odeszły i nie chcą tam, nie, ja już sobie idę tutaj, nikt mnie nie muszę się tutaj słuchać, tych głupot, tych przychodźcie, będziemy was uzdrawiać tutaj, nie? Minęło chyba 2014 rok i Marcin nagle dzwoni do mnie. Marcin Zieliński, to był lipiec 2014 rok. No i powiedział, że jest głupia sytuacja, bo no nie wie, co mi ma powiedzieć, ale wiesz, Maćku, no tak, my cię tam tak traktowaliśmy, byłeś u nas naprawdę, no można powiedzieć, że zobacz, przyjęliśmy cię i byłeś, no można powiedzieć, że no w trzonie grupy, tak, zostałeś uzdrowiony, a tyle niewdzięczności, tyle opowiadasz rzeczy takich. Ja mówię, no ale tak opowiadam, a myślisz, że gdybym nie miał podstaw, to bym nie opowiadał. Przecież mówię to samo, no ale doszły mnie słuchy, że mówisz, rozpowiadasz plotki na nasz temat. Ja wiem, Marcin, no to jeśli chcesz się spotkać, nie ma problemu, ale mówiłem ci to prosto w oczy i powiem ci jeszcze raz, jesteś fałszywym prorokiem, nie ma żadnych uzdrowień, będę się tego trzymał. To był 2014 rok, jesteś heretykiem, idziesz w naukach protestanckich, nie wiesz, co to jest cierpienie, nie wiesz, co są nauka i tak dalej. Tak się zaczęło, więc on się rozłączył, powiedział, dobra, okej, ale ja sobie nie, pouczam cię, jako w tam wierzę, że jesteś właśnie no, jakby nielojalny, bo jeszcze no, no, robisz nam tam przeszkody, jakieś nam kładziesz, tak, stawiasz. I z proboszczem się nie da dogadać, bo już wziął go w obronę, kryje go na różnych już frontach. Kiedyś był przeciwny, czy nawet go słuchał, teraz już widzę, że jest apologetą po prostu totalnie po takiej linii, że nawet w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, święto takie wspaniałe Matki Bożej, poszedłem zobaczyć, usłyszeć kazanie proboszcza Rawy. No tragedia, załamka, słuchajcie, załamka, tragedia. Ani jednego słowa Matce Bożej. O wielbieniu i jeszcze jakimś, nie wiem, co on tam mówił w ogóle, kochajcie się pięknem swoim, no nakręcony gość. No to po prostu, co on z nim zrobił ten Zieliński, to jest tragedia. I z wieloma jeszcze zrobił.